Dzień dobry. Use. Wykład piątkowy na 11 grudnia. Dalej będzie o wzmacniaczu operacyjnym. Jeszcze raz podejdziemy do kwestii zapętlania pracy pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Tylko teraz przyjrzymy się sytuacji, kiedy wzmacniacz będzie pracował w tak zwanej konfiguracji odwracającej. Czyli znowu nie korzystamy ze wzoru, tylko próbujemy ustalić, co się dzieje na wyjściu operacyjnego na podstawie tego, co wiemy o tym, co wiemy o zasadzie jego działania. Tak by wyglądała konfiguracja odwracająca. Tutaj przyjmę takie wartości, które pozwolą nam łatwo liczyć. Znowu wzór bardzo łatwo jest odtworzyć, zresztą napiszę go za chwilę, ale musimy umieć, powtórzę to musimy umieć rozeznać się w tym, jaki będzie, jaka będzie reakcja wzmacniacza. Bez wzoru, bo przypominam, że, e, że w sytuacjach bywają sytuacje, w których, w których pętla nie działa, e, i bywają sytuacje, w których e, z jakichś powodów, e, i taką za, zaraz się zajmiemy, i bywają sytuacje, kiedy nie ma tutaj opornika, tylko element nieliniowy. Wtedy nic oprócz rozumowania, właśnie tego typu, nie pozwoli nam się zorientować, e, jak i czy w ogóle działa taki układ, a także yy, co będziemy właśnie za, zaraz się tym, tym też zajmować, przy zasilaniu jednobiegunowym wzmacniacza ta umiejętność rozeznania się, czy pętla może działać, czy nie jest kluczowa. Bez niej się po prostu nie da w ogóle poruszać yy, po tym zagadnieniu, jakim jest jednobiegunowe zasilanie, czyli takie, które jest nasz, na, którym na przykład jest plus 15, a tu masa. No ale to powoli. Spróbujmy znowu przyjąć, że tu jest jakieś napięcie podane stałe, bo ten układ przenosi składowe stałe równie dobrze jak zmienne. Przyjmujemy, że to jest kostka idealna. Idealna to nie znaczy telepatyczna, czyli nie zgaduje tego, co konstruktor miał na myśli, tylko idealna w sensie, nie ma napięcia offsetu, nie ma prądów wejściowych. Rezystancja wejściowa jest nieskończona, wyjściowa 0, wzmocnienie jest nieskończone. To jest ta idealność, ale nic więcej. Więc, jeżeli tutaj jest plus volt, to tak czy siak plus volt, czy nie plus volt, pytanie jest, czy napięcie różnicowe wejściowe da się sprowadzić do zera, prawda? Bo tu jest na 100% 0 voltów. Różnica między tymi wejściami po zadziałaniu pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego powinna być w zasadzie też 0V, w związku z tym na wejściu odwracającym powinno być 0V, to zmarza, żeby nie było aż tak dużo tych zer, czyli czy wzmacniacz może tak ustawić napięcie na wejściu odwracającym, ruszając odpowiednio wyjściem, żeby wyrównać. Potencjały między wejściami. Czy istnieje takie napięcie wyjściowe, dla którego właśnie jest to, występuje to wyrównanie? No to zobaczmy. Jeżeli tutaj jest plus 1V, a tutaj 0, bo jakby no jeżeli pętla pracuje, to czy tu jest plus V, minus V, plus 3, minus 4. Wszystko jedno tutaj powinno być 0 V, czyli właściwie patrzymy, jak to się będzie zachowywać, kiedy tutaj miałoby być 0 V. Jeżeli tu jest 0 V, jeszcze raz napiszę to 0 tutaj, no to przez opornik R1 popłynie prąd, no bo po lewej stronie na jego lewym zacisku będzie 1 V, na prawym 0, w związku z tym tutaj jest 1 V, prąd płynie tutaj 1 mA. Gdyby ten prąd wpływał tak po prostu z wejścia do tego węzła i nie byłoby ujemnego sprzężenia zwrotnego, to by podnosił potencjał wejścia odwracającego. No więc, żeby ten prąd, wpływając do tego węzła nie podnosił, wejś... nie podnosił tego potencjału, bo my próbujemy sobie wyobrazić, co, co będzie, czy, czy, czy może inaczej, czy oj. Bardzo trudne zagadnienie, jak widać. Rozważam, że aż flamaster mi leci z rąk. Mam nadzieję, że nie uszkodziła mu się końcówka. Ok. Chcemy się dowiedzieć, chcemy wyrozumować, czy da się tak zrobić pętlą, że utrzyma się tu 0V pomimo jakby próby podniesienia potencjału wejście odwracającego. No, żeby utrzymać zero, to trzeba odprowadzić ten prąd. Przypominam, że rozważamy kostkę idealną w tej chwili, która prądu sama wyjściami nie pobiera. Jeżeli nawet pomyślimy, ona coś tam pobiera, ale to pewnie są nanoampery, a tutaj płynie miliamper. Wyjście musi odciągnąć ten miliamper stąd, przez opornik R2. Aby odciągnąć miliamper przez opornik R2, który ma 1 kOhm, no to, to widać, że spadek napięcia na R2 będzie taki, tu będzie 0 V, a tutaj będzie prąd odkładał na R2 jakiś spadek. Żeby odciągnąć miliamper przez opornik 1 trzeba odłożyć na tym oporniku R2 1 V. No po prostu trzeba odciągnąć prąd, a żeby odciągnąć prąd z tego węzła poprzez R2. Ten produkt, który tutaj wrzuca prąd, prąd, wrzuca R1, R2 musi odciągnąć, żeby zachować potencjał 0V. No to znaczy, że na wyjściu musi być minus 1. Tu 0, odjąć 1V to jest minus 1V na wyjściu. Odpowiedź: istnieje takie napięcie na wyjściu, istnieje takie napięcie na wyjściu, przy którym da się wyrównać potencjały obu wejść. Tak to działa przy konfiguracji. Odwracającej, i oczywiście przypominając wzór, chyba zresztą jakby coś, coś ten Flamaster jest za śliski. Przypominając wzór KU dla wersji odwracającej, to jest konfiguracja, czy też konfiguracja, niech będzie odwracająca. To jest minus R2. Do R1. Ale jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o wyprowadzenie tego wzoru. Chodzi o umiejętność zobaczenia, czy w ogóle taka sytuacja ta, zaistnieje, że nastąpi wyrównanie, bo jeżeli nie następuje to wyrównanie z jakichś powodów, to, to wtedy ten wzór nie obowiązuje po prostu. No to teraz, właśnie rozważmy taką sytuację, w której ten wzór nie obowiązuje, i pętla po prostu nie jest, w stanie, nie jest w stanie się, że tak powiem, obronić. Nie jest w stanie zamknąć tego obwodu tak, żeby nastąpiło wyrównanie potencjałów wejść. Ale najpierw, żeby sobie ułatwić trochę życie, sprawdźmy, jaka jest rezystancja wejściowa. Może czerwony flamaster nie będzie mi leciał z ręki. I zastanówmy się w takim razie na czerwono jaka jest rezystancja wejściowa tego układu. Jeżeli pętla działa, jeżeli pętla działa, to tutaj jest jeszcze raz to podkreślimy 0V. Jeżeli pętla działa, no zakładamy, że wzmacniacza używamy w takim zakresie, w którym pętla działa. No to wtedy mówimy tak. to jeżeli pętla działa, to ona wyrównuje... Potencjały obu wejść. Więc w tym miejscu jest stale 0V. A, a jeśli tak, to z punktu widzenia źródeł sygnału, które podłączamy od tej strony, czy to 0V jest robione tym obwodem, czy zwykłą masą, to jest wszystko jedno. Więc na taką sytuację mówimy, że to jest wirtualna czy pozorna masa. I w zasadzie ona jest przy normalnie działającym wzmacniaczu operacyjnym, który jest, że tak powiem, w pełni sprawny. Nie chodzi mi o to, że jest zepsuty, tylko że sygnał jest dostatecznie wolny w stosunku do jego możliwości szybkościowych, że nie jest jakiś gigantyczny, że wykracza, wykracza poza dropouty, tylko normalna praca, to nie, nie jesteśmy w stanie odróżnić tego węzła od masy, czyli od wejścia de facto widzimy R1. I proszę teraz zwrócić uwagę, że w przypadku akurat tego układu, który jest na tablicy, ta rezystancja wynosi raptem 1 kOhm i co jest w, no może wywoływać pewien taki jakiś dysonans poznawczy, że przecież Biorę scala, który na przykład to taki najprostszy, to będzie miał megaomowe rezystancje wejściowe, ale wezmę troszeczkę lepszy, taki minimalnie, który już nie kosztuje 50 groszy, tylko złoty 20, zł, powiedzmy, który ma fetowe wejścia i jego rezystancja wejściowa jest gigaomowa, a, a mimo to, chociaż ta kostka ma rezystancje wejściowe gigaomowe, rezystancja wejściowa tego układu jest 1 kiloom. Bo tak działa pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego. Dla konfiguracji odwracającej, takiej klasycznej. Ta rezystancja to jest R1. To ważne. A to, to, to śmieszne jest to, czy śmieszne, czy nie śmieszne, no, jak ktoś jest do tego przyzwyczajony, to go to nie śmieszy, bo dowcip powtarzany wiele razy nie śmieszy. To dla konfiguracji nieodwracającej ten sam scalak pokazuje swoją rezystancję prawdziwą wejściową, kiedy wchodzimy na to wejście. I wtedy nagle mamy taki kontrast. Dla nieodwracającej mamy na przykład gigaom, a dla odwracającej kiloom. No co zrobić? Tak to działa. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić sytuację taką e, również realną, bo tutaj może jeszcze chwila. Jest jeden kiloom. E, taki układ, którym te dwa oporniki są takie same, nazywamy wtórnikiem odwracającym. No, czyli jego KU jest po prostu minus 1. I nic w tym nadzwyczajnego nie ma, ale no, chciałbym zrobić wzmacniacz o wzmocnieniu np. Mm, minus 20. No to oczywiście wymienię opornik R2 na 20 kΩ. Już mam wzmocnienie, jest minus 20. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli. Podałem tutaj plus Volt, to jeżeli się posłużę tym wzorem, KU jest 20, minus 20 to plus 1 razy minus 20. powinno dać tutaj. Minus 20 V. Mam nadzieję, że już, już na tyle macie to opanowane, że widzicie, że nic z tego nie będzie minus 20 V, bo wzmacniacz, nawet jeżeli to jest rail to rail, dobije do minus 15 i niżej już nie pójdzie, bo nie ma z czego, że tak powiem, dołożyć tego napięcia. W związku z tym dla tej sytuacji. Jakby to wyglądało nie dziwnie, ale spróbujcie zobaczyć, że to nie jest znowu takie bardzo zaskakujące. Dla tej sytuacji rezystancja wejściowa zmieni się, bo o ile do tego momentu, kiedy jeszcze tutaj kiedy jeszcze wzmacniacz reagował na sygnał, czyli na przykład mieliśmy nie plus volt tylko 100 mV, 200 mV i jego wyjście podążało za zmianami na wejściu. To rezystancja wyjściowa była R1, ale teraz, jak tutaj jest napięcie, na przykład się zmienia o, na poziomie V, jest na przykład V, i jeszcze na, na tym tle jakiś dodatkowy sygnał. No to teraz rezystancja jest nie R1, tylko R1 plus R2. Wyjście wzmacniacza w zasadzie zachowuje się jak źródło napięciowe i stanowi rodzaj zwarcia. Więc widać te dwa oporniki. Wejście nic nie robi, wejście ciągle ma dużą rezystancję niewidoczną. W związku z tym, w tej chwili, dla takiego napięcia i takiego właśnie takiej, takiej tutaj sytuacji, wyjście już się oparło o stały potencjał, nie reaguje na wejście. Już nie ma tutaj 0V, eee, tylko się podniosło. No i. I rezystancja teraz jest R1 plus R2. Tak, yy, yy, tak to właśnie w tej chwili wygląda. Co jest najprostszym przykładem tego, że te wzory przestają w którymś momencie działać. Przestają działać wtedy, kiedy przestaje działać pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ona działa tak długo, jak długo da się domknąć yy, właśnie yy, pętlą. Ujemnego sprzężenia da się, da się zapętlić układ tak, żeby wyrównały się napięcia na wejściach. Nie wyrównują się, koniec, już, to, już te, te standardowe zasady nie obowiązują. No i bardzo proszę, żebyście załapali z tego dwie rzeczy. Pierwsze, o, dziwnie mi tutaj wyszedł ten zapis tak jakoś krzywo. Tak będzie. E to, żebyście zobaczyli, że rezystancja wejściowa dla konfiguracji odwracającej to jest R1, jakby to dziwnie nie wyglądało, nawet jeżeli wzmacniacz jest teraomowe ma wejście. A drugie, że ta rezystancja potrafi przestać być R1 wtedy, kiedy pętla właśnie przestanie działać. No dobrze I teraz, i teraz, a teraz powiedzmy chwilę. To jest dość trudne i trochę niewdzięczny jest to temat, bo trzeba by było o nim długo gadać, a pożytek z niego jest dość mały. Z zróbmy teraz na wszelki wypadek konfigurację nieodwracającą, bo konfiguracja nieodwracająca wygląda tak. I załóżmy, że mamy tutaj dwa oporniki R1 i R2 po 1 kΩ. Tu już nie wprowadzamy sygnału, więc te rzeczy wcześniej rozważane rozwiązują nas. O. I jakie to ma wzmocnienie? To przypominam, że konfiguracja nieodwracająca ma wzmocnienie 1 plus 2 do R1. Zwyczajowo tak określamy te oporniki, chociaż to jest czysty zwyczaj i w zasadzie możemy ją określać jako R70, a to R30, ale zwykle się określa właśnie ten R2 bliżej wyjścia, R1 bliżej wejścia i wtedy ten wzór przyjmuje taką postać. Mam mikrofon, mam. To teraz to wzmocnienie jest 2. I ponieważ czasami jest tak, że w podręcznikach jest tylko ten schemat, to jak, się, jak ludzie muszą zrobić wtórnik nieodwracający, bo wcześniej był wtórnik odwracający, miał 1 kg, 1 kg, albo powiedzmy mógłby mieć 10 kg, 10 kg, 100 kg, 100 kg, za każdym razem wychodzi wtórnik odwracający, to jak powinien wyglądać wtórnik nieodwracający? I tutaj ludzie robią różne dziwne sztuczki i kombinują, co tu zrobić, żeby całość wyszła jeden. Czyli jedni, jedni wpadają na to, że trzeba zrobić zerowe R2, a drudzy wpadają na to, że trzeba zrobić nieskończone R1. No prawie, jeżeli się myśli, jeżeli się myśli wzorami, to można mieć takie wizje, ale wtórnik nieodwracający wtórnik, a nie wzmacniacz. Wygląda po prostu tak. Tak wygląda wtórnik nieodwracający, który ma dokładnie 1V na V. I to jest jedna z takich rzeczy, które jest, jakby to powiedzieć, nie do podrobienia, jeśli chodzi o wzmacniacze operacyjne. Ta jedynka jest jedynką, powiedziałbym, super jedynkową. To znaczy, żeby. Zmierzyć, że to nie jest dokładnie jeden, tylko trochę mniej, trzeba by było użyć naprawdę super wymyślnych metod, żeby wykryć, że to nie jest, to jest tak bliskie jedności, że nie trzeba w ogóle tego kalibrować. Nie, nie znam takiej sytuacji, żeby e, trzeba było coś z tym robić. Oczywiście są błędy takie jak błąd offsetu. Błąd w napięciu niezrównoważenia, ale poza tym to, to jest po prostu naprawdę dokładnie jeden. No tak, i teraz jaka jest rezystancja wejściowa teraz? Otóż tu chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym, jak pracują rezystancje wewnętrzne tej, tej, tej kostki. Jeżeli to jest klasyczny, zupełnie taki wzmacniacz. Muszę tutaj trochę sobie po, powiększyć miejsce, więc te oznaczenia wejść przesunę na zewnątrz i muszę tutaj trochę, trochę pogadać o takich dziwnej rzeczy, bo tutaj jest rezystancja tutaj są dwa typy rezystancji. Rezystancja wejściowa różnicowa i narysuję to tak trochę niezręcznie, wyłażąc poza obudowę. A tutaj są rezystancje wejściowe sumacyjne, co odtwarza to, co tam siedzi w środku. Pamiętacie, w środku siedzi w tym miejscu wzmacniacz różnicowy. Wzmacniacz różnicowy ma dwie rezystancje, może nie, nie zbyt dużo o tych, o, o tych rezystancjach mówiliśmy. Ma stosunkowo małą rezystancję wejściową różnicową, o niej mówiliśmy. I ona wynosi w takim klasycznym układzie różnicowym 2RB'E, czyli niezbyt dużo. I ma rezystancję wejściową sumacyjną, która polega na tym, że na przykład gdyby w węźle emiterowym był opornik, to widzimy ten opornik betakrotnie powiększony przez bety tranzystorów. Jeżeli tam siedzi źródło prądowe, to widzimy jego upływność pomnożoną przez betę tranzystorów pary różnicowej. I to są, w związku z tym, one mają zupełnie różny charakter. Te są wyraźnie większe, te sumacyjne, a ta jest wyraźnie mniejsza. W tej chwili nie potrzebujemy w sumie struktury wewnętrznej, żeby to, żeby to konkretnie rozpatrywać. Po prostu możemy powiedzieć tyle. Ta jest stosunkowo mała. Stosunkowo mała, to jest megaom, bo... Yy, Producenci z celaków takich zwykłych po prostu dają bardzo małe prądy IEE, i wtedy te dwa rb prime właśnie mają taką wartość. A w dodatku przeważnie para wejściowa nie jest czystą parą, tylko jest na przykład parą Darlingtonów. I stąd te, te właśnie stosunkowo duże wartości, pomimo słabych bet tranzystorów wewnętrznych. Natomiast te to są właściwie tak można powiedzieć 10 megaomowe rezystancje. To tylko taki przykład, jeśli chodzi o stosunek tych wartości. I teraz przypominam, że pierwsze zastosowanie, które żeśmy rozważali, to był komparator. Dla komparatora nie ma pętli ujemnego sprzężenia, tylko tu jest masa. Jaką rezystancję wejściową zobaczymy? No, RWR równolegle z RWS. Ta nie działa, bo jest bo jest i tak tutaj po tej stronie zwarta do masy. A tu widzimy te dwie. Ta LWR jest tutaj do masy podłączona przez wejście odwracające, a ta LWS jakby wewnątrz jest podłączona do jakiegoś stałego potencjału. Wyobrażamy sobie, że to masa, więc one stanowią po prostu równoległe połączenie, czyli mniej więcej zobaczymy dla komparatora to, no bo 1 megaom równolegle z 10 to jest około 900 kΩ. No, czyli to zobaczymy stosunkowo małą rezystancję, ale jeżeli wrócimy do wtórnika, albo w ogóle do, do sytuacji, w której pętla jest zamknięta, to proszę zobaczyć, że teraz między tymi zaciskami, między tymi wejściami, jest 0V w zasadzie, czy bardzo blisko 0V, tak no, żeby tak być super precyzyjnym, to no, nie ma dokładnie zera, ale jest bardzo blisko. I teraz zobaczcie, jeżeli, jeżeli na tej rezystancji jest 0V, na tym RWR, to przez nią prąd nie płynie. Przy, w idealnej sytuacji jest na niej 0V napięcia, ponieważ pętla wyrównuje potencjały między wejściami, w związku z tym, my w tej chwili zobaczymy RWS, a tej rezystancji, chociaż jest mniejsza, nie zobaczymy, ponieważ jeżeli na dwóch zaciskach oporności jest ten sam potencjał stale, no to przez nią nie płynie prąd, więc tej w tej chwili w ogóle nie widać. Widać tylko tę rezystancję i nagle teraz po zamknięciu pętli Widzimy rezystancję rzędu 10 megaomów, tyle ile tamten wzmacniacz akurat konkretnie ma, a wcześniej widzieliśmy poniżej 1 megaoma dla komparatora. To ten sam scalak, ale pętla ujemnego sprzężenia właśnie ma taki zdumiewający wpływ. To nie jest jakoś bardzo ważne, żebyście ten mechanizm w tej chwili uchwycili, ale po prostu mówię o tym, żeby to nie było magiczne i dobrze jest sobie zdawać sprawę, że no, inna może być ta rezystancja, kiedy pętla ujemnego sprzężenia działa, a inna kiedy nie działa. I właśnie tutaj jest akurat aż dziesięciokrotna różnica tych rezystancji, które widać. Dobrze, to teraz zajmiemy się inną rzeczą. To jest to, to, co teraz będę omawiał. To będzie najtrudniejsza rzecz w ogóle w nauce światowej. Jest trudniejsza niż ogólna teoria względności tensory przestrzeni. Wrócimy do takiego, takiego typowego wzmacniacza. Zaraz powiem o co chodzi. Zacznijmy od wersji hmm, albo po prostu rozpatrzmy ten problem na wersji odwracającej. Mamy konfigurację odwracającą i no, wcześniej tutaj dałem R1 1 kΩ, to bardzo mało. Jak na rezystancja wejściowa 1 kΩ to jest słaba rezystancja, więc chciałbym teraz mieć trochę, no, trochę lepszą rezystancję. W ogóle zależy mi na rezystancji wejściowej, żeby nie była zbyt mała, ale muszę użyć konfiguracji odwracającej. Jeżeli już pamiętam, kojarzę, że rezystancją konfiguracji odwracającej jest R1, no to może 1 megaom. I załóżmy, że chcemy wzmocnić ten sygnał 10 razy co do wartości bezwzględnej, w związku z tym R2 byłoby 10 megaomów. No i teraz e, e, pojawia się tutaj taki magiczny w zasadzie opornik R3 i właśnie ten opornik R3 to jest jeden z najtrudniejszych problemów światowej nauki, jeden z najtrudniejszych problemów kosmosu. Co to jest ten R3 i dlaczego jest magiczną, ma wartość równoległego połączenia R1 i R2? W rzeczywistości nie ma w tym najmniejszej żadnej magii, i tutaj po prostu jest jakieś nieprawdopodobne niezrozumienie zupełnie elementarnej kwestii. Może tak. Akurat tutaj są bardzo duże wartości oporników. W związku z tym, pewna właściwość operacyjnego, która niekoniecznie normalnie wychodzi na światło dzienne, ale tutaj właśnie wychodzi, zaczyna grać rolę. Przyjmijmy, że to jest wzmacniacz, który ma. Na wejściu parę różnicową z NPN-ami, czyli tutaj jest różnicowiec na wejściu, który ma tranzystory NPN. One bazami wciągają prądy, no w związku z tym, o tutaj płyną te prądy, te prądy polaryzacji, prawda? Przejmijmy dla ustalenia e, e, uwagi, że to jest 100 nanoamperów czyli ten tranzystor wciąga bazą 100 nanoamperów i ten też wciąga 100 nanoamperów. I teraz. Na chwilę zapomnijmy, że znaczy zapomnijmy, że trzeba użyć opornika R3 i zróbmy tutaj tak, jakby mogło być w podstawowym takim podejściu, które zakładałoby, że wzmacniacz jest idealny i nie ma prądów wejściowych. Jak nie ma prądów wejściowych, to ten opornik R3 w sumie nie jest potrzebny. No i teraz jednak. Myśleliśmy, że kostka jest idealna, a ona nie jest idealna, bo ma te 100 nA prądu wejściowego. I teraz proszę zobaczyć, że 100 nA może i mały prąd, ale jest. Ten prąd odkłada jakiś spadek napięcia na opornościach, przez które płynie. Przez co on płynie? No przez to. Przez R1 i przez R2. Płynie przez oba. Rozważmy to w najprostszej sytuacji, kiedy tutaj jest 0V, sygnału nie ma, jest tylko składowa średnia 0V, no to tutaj też jest 0V, w związku z tym może nie będzie trudno zauważyć, że 100 nA tego prądu polaryzacji, nazwijmy to, i na przykład prąd wejściowy to jest jedno ze stosowanych tu oznaczeń. Na tę wielkość odkłada prąd na połączeniu równoległym, czyli jest tutaj jakieś delta U wejściowe, można powiedzieć, które jest równe i in, to 100 nanoamperów, razy połączenie równoległe 1 megaom i 10 megaomów, prawda? Czyli to jest mniej więcej... 900 kilo, a to jest te 100 nanoamperów. No, i takie napięcie odłoży ten prąd na, na, na tym połączeniu. W związku z tym w tym miejscu pojawia się napięcie. No, policzę aż. To nano razy mniej więcej 900 kilo. Chociaż mógłbym dla przybliżenia uznać, że to jest megaom. Jeżeli się nie pomyliłem, to to jest 90 mV. No, i teraz te 90 mV jest wzmacniane przez ten wzmacniacz. I ile tam wychodzi, to już jest kwestia drugorzędna. W każdym razie tutaj jest, tutaj jest jakieś napięcie. Wzmacniacz nie wie, że to on sam wytworzył to napięcie, bo jak już tłumaczyłem, telepatyczne kostki są dużo droższe niż te, których normalnie używamy. Więc, więc no niestety on to napięcie będzie musiał wzmocnić, ponieważ wzmacnia 10 razy, to na wyjściu należy się spodziewać błędu rzędu no, prawie Volta. 900 mV błędu się należy spodziewać właśnie z tego powodu, że ten prąd. Nie jest zerowy, a rezystancje są duże i odkłada się spory spadek napięcia i jeszcze w dodatku wzmacniasz to wzmacnia, więc na wyjściu będzie błąd. I to właśnie dlatego kombinujemy sztuczkę z rezystorem R3. Robimy taką sztuczkę z rezystorem R3 i mówimy tak, no dobra, ale przecież te tranzystory. Są prawie takie same. No jest coś takiego jak prąd niezrównoważenia, ale on jest ułamkiem całego prądu polaryzacji, czyli no w typowej sytuacji byśmy sobie wyobrażali, że jeżeli prąd wejściowy jest 100 nA, to prąd mm, niezrównoważenia, czyli błąd między jednym prądem a drugim jest rzędu 10 nA, no może 15, ale nie więcej. W związku z tym w pierwszym odruchu przyjmujemy, że tutaj też jest 100 nA. No jeżeli tak, to 100 nanoamperów zakładamy w pierwszym odruchu, że to są takie same prądy. Mówimy to, niech te 100 nanoamperów na R3 odłoży taki sam spadek napięcia. To wtedy te dwa węzły będą miały te same spadki, te dodatkowe spadki napięcia, które się tutaj pojawią, będą takie same, a ponieważ wzmacniacz wzmacnia różnice, znaczy reaguje na różnice, to jeżeli je wyrównamy, to powinien być święty spokój. W związku z tym po prostu robimy R3 o takiej samej wartości, jak, jak ta rezystancja, na której prąd wejścia odwracającego coś odkłada. On odkłada na tej rezystancji na połączeniu równoległym, więc stąd R3. Powinien być równy w tej, tej konkretnej sytuacji, no, właśnie R1 równolegle z R2. I wtedy ten prąd odłoży dokładnie ten sam błędny spadek, co ten błędny spadek, i one się wyrównują. I to jest cały dowcip, jeśli chodzi o użycie opornika R3. I żeby to nie było magiczne, to proszę sobie zdać sprawę z tego, że gdyby. Gdybym się akurat nie upierał, żeby używać dużych wartości oporności, uparłem się, bo chciałem mieć dużą rezystancję wejściową, ale gdybym się nie upierał, to by był kilom, a to by było 10 kiloomów, to samo wzmocnienie, tylko rezystancja wejściowa byłaby wtedy kiloomowa, nędzna, to w szkolnym odruchu byśmy tutaj użyli opornika 900 omów, ale proszę sobie zdać sprawę, że jeżeli to jest kiloom, a nie megaom, to ten spadek nie jest 90 mV, tylko 90 mikrowoltów. I w tym momencie, jeżeli ktoś się pcha z opornikiem R3, to znaczy, że jest oczywiście grzecznym, dobrym uczniem, ale tak naprawdę jest to w przykilomie tutaj czy tutaj przy małych rezystancjach niepotrzebne. To, 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 to jest odruch szkolny, wybaczalny. Ale no, świadczące o tym, że ktoś robi coś no, na szablon. Bo przy kilomie tutaj by było 90 mikrowoltów, a 90 mikrowoltów nawet pomnożone przez 10 daje 900 mikrowoltów błędu, a to jest i tak ciągle nawet na wyjściu mniej niż napięcie niezrównoważenia typowe. W związku z tym przy kilomach nie warto się bić o ten R3, ale przy megaomach już zdecydowanie warto. Chyba widać. I to jest cała magia opornika R3. Jeszcze na wszelki wypadek, proszę nie traktować tego wzoru jako magicznego. To jest jedna z najbardziej przykrych rzeczy dla Belfra, który próbuje nauczyć ludzi samodzielności. Proszę nie traktować tego jako czegoś, To jest zaklęciem magicznym, abracadabra R1 równolegle z R2. Dlaczego? Dlatego, że są takie sytuacje, to jest sytuacja najbardziej taka klarowna, typowa, podręcznikowa, szkolna, kiedy to jest zwyczajny taki obwód, gdzie są dwa oporniki normalnie podłączone. Ale będziemy się tym zajmować już za chwilę. Są takie układy, w których ten prąd wejściowy płynie tylko przez jeden z tych oporników, potem zobaczymy przez który najczęściej płynie, ale tylko przez jeden, bo na przykład tutaj jest odcięta składowa stała. Bardzo częsty przypadek. I wtedy jak ktoś łapie się za ten wzór Chociaż prąd wejściowy płynie przez jeden z tych oporników, a nie przez dwa, bo tutaj jest na przykład kondensator, no to wtedy już jest głucha rozpacz. Znaczy, że w ogóle nie rozumie układu, tylko wie, jest nauczony jak robot, że ma zastosować określony wzór. To jest w zasadzie ten wzór nie jest prawidłowy, ale innego sposobu na krótki zapis nie mam, bo należałoby napisać tak. R3 powinien być taką rezystancją, jaką widzi wejście. Odwracające. R3 powinien być taką rezystancją, mieć taką rezystancję, jaką widzi prąd wejścia odwracającego. A to jest sytuacja no, najbardziej powszechna, ale niekonieczna. Nie, nie 100% jest właśnie układów w takim połączeniu. To z, z, będziemy się tym zajmować przy jednobiegunowym zasilaniu. Ta, wtedy będzie to lepiej widać. Jeszcze nie powiedziałem, wróćmy na chwilę do parametrów wzmacniacza operacyjnego, bo chyba o niektórych nie powiedziałem jeszcze. O rezystancji wyjściowej chyba mówiłem w tych najbardziej popularnych wzmacniaczach to jest koło tak z grubsza 100 omów najczęściej trochę mniej 70 najczęściej się podaje omów, ale uwaga przy rozwartej pętli, przy zamkniętej pętli, tak jak tutaj jest, rezystancja wyjściowa dzięki właśnie pracy ujemnego sprzężenia zwrotnego, już nie będziemy tego analizować, dlaczego tak jest, spada do wartości tak małych, że trudno je zmierzyć. Czyli rezystancja wyjściowa otwartej pętli to jest około 70 ohmów, ale zamkniętej pętli to są właściwie no, formalnie mikroomy, a tak w rzeczywistości powiedzmy to jest poziom pojedynczych omów. Tak działa pętla, już zostawmy rozważania teoretyczne dlaczego. Tak działa. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze jeden ważny parametr, którego nie podałem. Wzmacniacze operacyjne ogromna większość współczesnych wzmacniaczy takich podstawowego rzutu ma specjalne układy na wyjściu, które zabezpieczają ten scalak przed spaleniem i robią to prawie zawsze w ten sposób, że ograniczają prąd wyjściowy do pewnej wartości, powyżej której już prąd nie wzrasta i nawet jeżeli zewrzecie wyjście i to nawet najczęściej jak zewrzecie go, to wyjście do minus zasilania albo do plus zasilania, to scalak przeżywa, nic mu się nie dzieje, może być trochę ciepło od tego, ale nie uszkadza się, bo układ wewnętrzny tak zwanego zabezpieczenia nadprądowego przełącza wyjście jakby w tryb źródła prądowego. To takie charakterystyczne zabezpieczenie, które się stosuje również w stabilizatorach napięć stałych. I typowy zakres prądów, który, który te wzmacniacze obsługują, takie wzmacniacze podstawowego rzutu, to jest mniej więcej 20 mA, czyli. Póki wyciągacie z wyjścia mniej niż, próbujecie wyciągnąć z wyjścia albo wepchnąć do wyjścia mniej niż 20 mA, co do wartości bezwzględnej, to, to jest, to, to jest, to wyjście się zachowuje jak bardzo dobre źródło napięciowe. Ale po przekroczeniu 20 mA zachowuje się jak źródło prądowe i już nie, nie zachowuje się zupełnie, zupełnie inaczej, się zaczyna zachowywać niż, niż. Przed przekroczeniem tego prądu. To jest dobre, bo całkiem często się zdarza, że zwieramy wyjście, a to do masy, a to do zasilań, nawet i to, że właśnie no, są takie układy zabezpieczające wyjście, jest całkiem niegłupią rzeczą, ale trzeba się z tym liczyć, bo no, myślimy o tym, to bardzo dobre źródło napięciowe i to nam się utrwala, bo można to wielokrotnie tego doświadczyć, że rzeczywiście bardzo dobre źródło napięciowe. Ale no tak, ale do określonej wartości prądu. Powyżej tej wartości już nie jest źródłem napięciowym, tylko prądowym. Dobra, i to w takim razie myślę, że jeszcze jedną, jeszcze jedną właściwość wzmacniacza operacyjnego dzisiaj poruszymy i to będzie już koniec. Aha, to co może, tak, jeszcze wró wrócę do tego. Opornika nieszczęsnego R3. Co załatwiamy opornikiem R3? Bo bardzo często nie wiedzieć czemu pojawia się błędna odpowiedź. Otóż opornikiem R3 załatwiamy, którą nieidealność nie wzmacniacza operacyjnego załatwiamy wprowadzając opornik R3. No, załatwiamy nią fakt istnienia prądów wejściowych, prądów polaryzacji. Nie, nie załatwiamy tym napięcia niezrównoważenia. W żaden sposób opornik R3 nie oddziałuje na to, że tranzystory pary różnicowej wejściowej mają różne UBE. To nie ma z tym w ogóle nic wspólnego. To, co załatwiamy tą, to, tym R3, to jest oddziaływanie prądów wejściowych. Oddziaływanie prądów wejściowych. Po wprowadzeniu opornika R3 odpowiedniej wartości, niwelujemy, bardzo silnie redukujemy wpływ niezerowych prądów wejściowych. I proszę. Nie mylić tych dwóch rzeczy, bo na napięcie niezrównoważenia w typowym wzmacniaczu w ogóle nie mamy żadnego wpływu. W takim wzmacniaczu jak 358 którym najbardziej polecam do takiego podstawowego zastosowania, no po prostu nic nie możemy z tym zrobić. On, ono, ono jest i już. <laughs> Moglibyśmy próbować coś tam regulować na zewnątrz. We wzmacniaczu 741, tym starszym już, takim, który nie powinien być częściej stosowany. Jest taka możliwość, żeby trochę, żeby, właśnie nie trochę, jest taka możliwość, żeby za pomocą specjalnego e, potencjometru z zewnątrz dołączanego wyrównywać napięcie niezrównoważenia. Nikt z tego w tej chwili nie korzysta, dlatego że już są wzmacniacze, wprawdzie trochę mniej dostępne i trochę droższe, które mają napięcie niezrównoważenia specjalnie w procesie produkcji redukowane. E, Czyli na przykład taki wzmacniacz typowy ma podane w katalogu napięcia niezrównoważenia rzędu właśnie 3 mV, ale są takie wzmacniacze, które no, z tego co wiem, to się robi taką techniką, że każda sztuka w procesie produkcji przed zamknięciem w plastik jest korygowana laserem. Jest zmierzone to napięcie niezrównoważenia i laser w odpowiednich miejscach coś tam wypala. W związku z tym napięcie niezrównoważenia, na przykład, jest redukowane do 50 mikrovoltów albo 20 mikrovoltów, czy taki, tego typu wartości. I raczej w sytuacji dzisiaj byśmy raczej korzystali z takich technik, jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby napięcie niezrównoważenia mieć naprawdę małe. Więc R3 oddziaływanie prądów wejściowych, a napięcie niezrównoważenia dalej sobie jest, jakie je było. No dobra, to się nagadałem. Chciałem jeszcze poruszyć jedno zagadnienie, ale się zatrzymałem na tym tłumaczeniu tego nieszczęsnego, super trudnego kosmicznej skali trudności opornika R3. Także o dzisiaj przynajmniej nie przeciągnę czasu i to by było wszystko na, na, ten, na ten piątkowy wykład. Także do widzenia i do następnego tygodnia.